odcinek od zera do Hugh Hefnera? Czy do Mint Huntera? A ty samochodem przyjechałeś? Nie. Chcesz coś ten? Nie, dziękuję. On jest strajk, czy wege nie pije. Wodę może chcesz? A wodę to chętnie. O. To było piękne. Witam Państwa w kolejnym odcinku. To dziadostwo na mojej twarzy. To nie jest przypadek, to jest, był celowy zabieg. Celowo zapuszczałem się przez ostatnie półtora miesiąca, by Przemek mógł pokazać w pełni swój kunszt, więc jakby poświęciłem się. To jest tak jak z tymi ludźmi na przykład, którzy tyją do roli filmowej za 40 kg, to ja właśnie... Tylko zapomniałeś o tym, że nie jesteś aktorem. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od elementu beauty w męskim salonie piękności. Myślisz, że wąs powinien zostać? Mhm, powinien zostać ścięty. Może chociaż pół wąsa. Koszna śmieci z odpinaczem. A to przez tego pana, no. Bo ktoś musi być winien. Oczywiście. Dzień dobry. Dobry, dobry. Sceny prasowania w pokoju hotelowym to na pewno nikt się nie spodziewał, sam się nie spodziewałem. Ale tak, zacznijmy od początku. Ten przemiły gość, którego mieliście okazję zobaczyć przed chwilą, a którego byłem wczoraj, bo to co nagrywam teraz to w zasadzie chciałem nagrać jeszcze wczoraj w mieszkaniu, ale ze względu na różne okoliczności nie udało mi się tego zrobić, nie zdążyłem, a dzisiaj już jestem w Krakowie. Przyjechałem właśnie na Festival of Camera. Przyjechaliśmy tutaj na zaproszenie Buleta, co jest bardzo fajne, bo oczywiście festiwal filmów niezależnych, no to brzmi jak idealna impreza. I w zasadzie od 3 tygodni jestem ciągle w trasie. Zaraz po nakręceniu ostatniego odcinka ta trasa, o której Wam mówiłem, jak już pewnie większość z Was widziała, to była trasa Kai i Bregovicza na 20-lecie płyty i tam też z tej okazji właśnie został nagrany utwór Dawaj w długą, do którego miałem niezwykłą przyjemność i zaszczyt zrobić teledysk. Było to o tyle powiedzmy nowe doznanie, bo od czasu tej pierwszej trasy koncertowej w 2017 roku, którą miałem właśnie też przyjemność kręcić. Zrobiłem dla Kai w sumie 2 teledyski, wideo z tego koncertu na Torwarze, z którego był też vlog, a tym razem pojechałem już jakby bezpośrednio, nie przez żadną agencję, tylko pojechałem bezpośrednio z Kajaksy, pojechałem bezpośrednio z nimi, więc spędziłem z nimi w zasadzie 5 dni w trasie, będąc z nimi cały czas, jeżdżąc ich turbusem i tak dalej, więc w pewnym sensie spełniłem w końcu swoje małe marzenie o tym, żeby zobaczyć jak wygląda trasa koncertowa gwiazdy wielkiego formatu. A przy okazji poczułem już takie absolutne zaufanie, bo już zrobiliśmy razem na tyle dużo rzeczy, że pracuje się wtedy znacznie swobodniej i to jest rzecz, o której wydaje mi się, że czasami niektórzy ludzie zapominają, że w takiej współpracy najfajniejsze jest właśnie jakby docieranie się, że czasami też właśnie praca przy filmie czy przy zdjęciach długofalowa jest trochę jak związek i po jakimś czasie się już po prostu wie, co kto lubi, czego nie lubi, jak lubi być pokazywanym i tak dalej. Po prostu na dłuższą metę procentuje to tym, że cały proces odbywa się znacznie szybciej i sprawniej. Zrobienie tego wideo to w zasadzie było 8 bardzo intensywnych dni. To były 4 miasta. Zaczęło się w Gdańsku, potem był Poznań, Gliwice i na końcu była Warszawa. Było o tyle miło, że w Gliwicach wpadli moi rodzice. Udało mi się właśnie rodziców wprowadzić też na backstage, więc mieli okazję zamienić sobie z Kają parę słów. A tak jak już tam kiedyś wspominałem, no to właśnie całe moje dzieciństwo w zasadzie to były kasety w samochodzie. Nie umiem prasować rękawów w koszuli. Absolutnie. Zawsze wychodzi mi to źle. Potem muszę stosować sztuczkę z podwiniętymi rękawami. Zawsze jak jestem w koszuli, to jestem w podwiniętych rękawach. I to nie dlatego, że tak jest fajnie, tylko nie umiem wyprasować końcówek rękawów i wtedy tego nie widać. To właśnie całe moje dzieciństwo to były kasety. Tam było Tina Turner, Chris Rea, którego przez to nienawidzę, oraz Kayah i Bregovic. Więc miałem okazję zobaczyć moich rodziców, jak piją sobie kawę z panią, której kasetami katowali mnie przez całe dzieciństwo, mnie i moją siostrę. No i ta trasa trwała 4 dni, potem wróciliśmy i przez 3 dni w zasadzie siedziałem non stop przyklejony do komputera, spałem może w sumie 6 godzin, montując to wideo. I zaraz potem w zasadzie miałem 2 dni takie, żeby dojść do siebie i żeby mózg znowu złapał poziom. I pojechałem do Lublina, bo od jakiegoś czasu też właśnie współpracuję z restauracją Spokojna 2 w Lublinie i z kawiarnią Cafe Mari i robię dla nich różne rzeczy. Tak, żeby to ładnie wyglądało w internecie, przynajmniej tak się staram. No, najgorzej. I tak właśnie powstał film, który też już pewnie część z Was widziała, a jak nie, to teraz możecie sobie zobaczyć fragment. Bo w przypadku tego filmu, jeżeli kogoś to interesuje, to też mi się wydaje, że cała sztuczka, by taki film zrobić dobrze, takie jest przynajmniej moje zdanie i zalecenie, że jak my zaczynaliśmy, znaczy ja mam oczywiście ten komfort, że nie zawsze się ma komfort, że można, że ma się więcej czasu na zrobienie czegoś takiego, ale ja po prostu kilka dni poświęciłem tylko i wyłącznie na to, żeby się z tymi ludźmi poznać, którzy są w tym filmie i nie być po prostu gościem, który się pojawi tam raz na chwilę, zrobić jakiś materiał i w zasadzie będę intruzem, tylko przez to, że się właśnie tam gdzieś lepiej poznaliśmy i oni się do mnie przyzwyczaili i zobaczyli, że nie chcę im zrobić krzywdy, nie odwalić po prostu swojej roboty, to wyszło to naturalnie i miło. I wydaje mi się, że to jest jakby klucz do, w zasadzie nie tylko do filmowania, ale w sumie do całego życia. To jest, żeby być po prostu miłym, wdzięcznym, nie narzekać, bo właśnie przed chwilą, tak jak rzucałem nawet na Instagrama posta o tym, że w PKP jest tłoczno, ale na szczęście udało mi się zdobyć moje ulubione miejsce przy kiblu. To nie było narzekanie, to był bardziej taki żart sytuacyjny. Ja prawie zawsze mam miejsce przy kiblu, bo prawie zawsze kupuję bilet w ostatnim momencie i dlatego już nigdy nie mam miejsc, więc to nie jest wina PKP, tylko moja. A i to jest też jakby cenna, wydaje mi się, wskazówka, żeby po prostu nie narzekać i nie oceniać. Jak się nie narzeka i nie ocenia, to życie się od razu robi prostsze. A narzekać to nie ma sensu, bo albo można coś zmienić, a jak się tego nie da zmienić, albo się nie chce zmienić, to się po prostu do tego trzeba przyzwyczaić albo zmienić swoje podejście i to w zasadzie tyle. A nie oceniać, bo samemu się nie lubi być ocenianym, przynajmniej ja nie lubię, więc staram się też nie oceniać innych i często nie wiemy też z jakiego powodu ktoś postępuje w ten, a nie inny sposób, więc nie mając pełnego spektrum, którego nigdy nie będziemy mieć, nie warto ocenić. No, wyprasowałem koszulę, to teraz zobaczymy jak mi wyszło, bo całkiem nie najgorzej. Zaraz zrobimy showcase. Wyszło prawie całkiem nieźle. A teraz uwaga, magiczna sztuczka. Jak widzicie, rękawy nie są do końca świetnie wyprasowane, więc stosujemy tutaj efekt nonszalancji tak zwanej, że ludziom się wydaje, że jest po prostu, nonszalanckiem, a można takim właśnie i bezcelowym zagraniem ukryć pewne niedoskonałości w technice swojego prasowania, bo ja niestety nie mam tych rękawów, takich przykryców, chcę prasować. Te guziki jakoś mi tak przeszkadzają. Pyk, pyk. I w zasadzie to gotowe. To ewidentnie są plusy podróżowania samochodem. Można sobie powieść na tym wieszaczku samochodowym, a w pociągu jak się stoi przy kiblu, to nie ma za bardzo gdzie powiesić koszuli. No więc tak, drodzy Państwo, proszę bardzo. Bankiecik, na który się zaraz udamy. Zobaczymy, co tu się jeszcze wydarzy. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym prawdopodobnie będzie relacja z pobytu w Krakowie.